Futbol i polityka w Radio Z. Dzień dobry, Rafał Mirzejewski z tej strony, a kolejnym gościem podcastu jest wieloletni dziennikarz telewizyjny, radiowy, filmoznawca, autor audycji O tym się mówi w Melo Radiu, ale co równie ważne w tym programie, kibic Wisły Kraków, Andrzej Sołtysik. Cześć redaktorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo ładnie z twojej strony, że tak po krakowsku per redaktorze do mnie, tak? My tak w Krakowie lubimy, panie redaktorze, panie magistrze, panie psorze. Też jestem ambasadorem Krakówka w Warszawie, więc no należy te regionalizmy... I od razu się robi i futbol, i polityka, zobacz, społeczna i wewnętrzna. Kultywować. No. Zaczęliśmy od tej Wisły. No to powiedz, czy przyznajesz się na mieście do tego klubu, czy w ostatnich latach wolisz przemilczeć ten temat? Aha, na którym mieście? W ogóle? W Krakowie? W Krakowie, czy ogólnie w Polsce? Czy się przyznaję? Bardzo się przyznaję, tak. Jeśli tylko to jest bezpieczne. Jest kilka osiedli w Krakowie, które są niebezpieczne, więc na osiedlu jakimś tam w Krakowie bym się nie przyznał, ale z przyczyn tylko bezpieczeństwa własnego. Natomiast tak ogólnie to tak, wręcz duma i zaangażowanie. Nie wiem, co masz na myśli. Nie przyznać, że spadła, no, że jest ostatnie lata lidze. Są po prostu nieco cięższe, no, więc... No ja tak. Też są bardzo. Noszę ten ciężar, ale absolutnie... Są bardzo ciężkie, bardzo czasami smutny bywa Stadion Wisły przy Reymonta, no ale gramy. Przyznaję, że z bólem obserwowałem upadek, bo to spadanie z Ekstraklasy było długie i męczące, zwłaszcza w Radomiu, w Radomiaku i każdy mecz... Byłem tam w Radomiu. Widziałeś to? Tak. Dobrze. No to jesteś mi bratem. Natomiast potem każdy sezon w każdej lidze po spadku jest ciężki. Ja też nie byłem facetem, który ogląda i śledzi Fortunę, pierwszą ligę, a zacząłem. Pierwszy sezon był ciężki, trudny. Były tylko takie 2-3 jaskółki w pucharze. Zdarzyły się jakieś mecze. Ale teraz, w tym sezonie, jak oglądam Wisłę, i to bez względu na to, które miejsce zajmuje, ile ma punktów, to widzę, że jest dobrze. Że jest szansa, że jest nadzieja, że po trudnym początku ta drużyna Sobolewskiego i tego zaciągu hiszpańskiego, wiesz, no jak to się mówi, trybi, zaczyna działać. I widzę, że Wisła nie tylko, że ma dominację i posiadanie piłki, ale też także wygrywa mecze, co jest ważne. Punktujemy. Myślę, że ten sezon będzie dobry, wiosna może być dobra lub bardzo dobra i będą baraże i może znowu w tym razem nie... Naszym katem nie będzie puszczanie Połomice. Tak, i nie przegapimy tego meczu, tego momentu i Wisła wejdzie. Ty jesteś zawieszony pomiędzy Kraków a Warszawę, cały czas kursujesz na tej trasie. To jak to wygląda u ciebie? Pojawiasz się na Reymonta, czy bardziej... telewizor z pakietem Polsatu i Fortuna pierwszą ligą. Mhm. No raczej to drugie, raczej telewizja, przyznaję. Natomiast na każdy mecz próbuję się wybrać. Jeżeli się zdarzy piątek wieczorem, poniedziałek wieczorem albo jakaś sobota, niedziela w Krakowie, to się wybieram. Przyznam, że też korzystam z zaproszenia sponsorskiego. I chodzę na zaproszenie na Silver albo Gold. jak tylko mogę. Ale to jest bardzo, bardzo rzadko. A jak oglądasz w domu, na kanapie, jak twoja żona podchodzi do tej pasji? Jest walka o pilota, czy pełne zrozumienie? To jest tak. Po pierwsze, wiesz, nie urządziliśmy domu tak, że jest kuchnia, living room, wypoczynek, telewizor. Wiesz, o co mi chodzi? bo tak to się robi. Tylko jest specjalny... mały pokój z dużym telewizorem, że się tak wyrażę, i tam jest pokój wideo na Netflixy, na filmy, na Gwiezdne Wojny, i na mecze. A zatem w sytuacji meczu, poza tym moja żona jest z tego pokolenia, co tak niekoniecznie śledzi program telewizyjny i nie jest też serialową dziewczyną. Więc nie ma problemu z walką pilota. Wiadomo, że jest mecz. Ja to komunikuję, że jest o 17:30 i mnie nie ma, albo że oglądam i mogę spokojnie zamknąć drzwi albo nawet wyjść na miasto. Także nie, żadnego tutaj konfliktu. Wielu kibiców od kilku tygodni, miesięcy zachodzi w głowę, czy w tym sezonie będzie lepiej,
czy trener Sobolewski dźwignie tę ekipę. No i powalczył o awans. Ostatnie parę meczów no rzeczywiście napawa optymizmem. Można mówić o jakiejś dobrej pasie początku takiej serii. Ty jesteś skuteczności też. Ty jesteś team Sobol, wierzysz w niego, bo jeszcze 2 miesiące temu miał poważny zakręt i wielu kibiców domagało się jego głowy. No nie mam wyjścia, muszę wierzyć, ale też miałem zwątpienie, zwłaszcza jak widziałem jego zachowania trenerskie w trakcie meczu, czyli tak zwane zarządzanie meczem. Wydaje mi się, że w kilku przypadkach w zeszłym sezonie popełnił parę kardynalnych błędów. Nie dokonał zmiany, dokonał zmiany w nieodpowiednim momencie, że mógł jako trener zareagować inaczej. Co oczywiście jest gdybaniem, natomiast jakiś taki jego cały body language przy bocznej linii mnie nie przekonuje. No nie wiem, jak jest z komunikacją w Wiśle, bo jest 10 Hiszpanów, 2 Polaków, prawda? Że pomieszane języki, więc nie wiem, jak oni komunikują w trakcie meczu i w szatni przy odprawie, kiedy są, wiesz, ważne niuanse. Wiem, że piłka nożna jest prosta, tak wszyscy mówią i bardzo międzynarodowa, ale no nie wiem, mam nadzieję, że ta komunikacja jest odpowiednia. No też wiele osób zarzucało, że źle reagował na wydarzenia boiskowe, złe zmiany, nietrafione. No tak, tak, było tak. No dobrze, ale powiedzmy przetrwał poprzedni sezon, który skończył się jak skończył i nie doszło do zmiany na pozycji trenera, więc naszym trenerem jest Radek Sobolewski i jeżeli jest naszym trenerem, to jest on też moim trenerem i wygląda na to, że po słabszym początku daje radę, więc może to jest kwestia cierpliwości kibicowskiej też, żeby która poczekać. Która jest na gigantyczną próbę w ostatnich latach wystawiona. Tak, to prawda. U nas dobrze, ale kiedyś było lepiej. Chcę zapytać o przeszłość. Jak to kibicowanie w Wiśle u ciebie się zaczęło? Jakie to lata? Jaki okres? Kto cię zabrał na stadion? I czy może gdzieś na Młynie się pojawiłeś? Czy bardziej piknikowo-lożowe rejony stadionu? To nie była Żyleta, to była dziesiątka tak zwana. Dziesiątka. Tak. Dawno, dawno temu. Ale odpowiedź na pierwsze pytanie jest Kazimierz Kmiecik. Tak? Dlaczego Wisła Kraków? Bo Kazimierz Kmiecik bodaj w 76 strzelił 2 piękne bramki Celticowi Glasgow. Wisła wygrała 2-0 po 2-2 w Szkocji. Ja miałem wtedy 10 lat, zobaczyłem to w telewizji. Druga bramka była pięknej urody, bo z 20 metrów za kołnierz, prawda? I to nie dlatego, że bramkarz był wysunięty na 6 metr, bo bramkarz stał na 4 metrze. Tak? Ale pan Kazimierz Kmiecik tak to uderzył. No i się zakochałem w tym człowieku. Drugą miłością równoległą moją wtedy był napastnik Nottingham Forest, Trevor Francis, na przykład, tak? Bo to te same lata. Natomiast miałem 10 lat i mieszkałem pod Krakowem, daleko od stadionu. Na stadion trafiłem dopiero w liceum, czyli mam 16 lat, czyli jest rok 82. Ale nie pamiętam pierwszego meczu na Wiśle, natomiast moim pierwszym meczem na stadionie obejrzanym na żywo był mecz Krakowi, Kraków z Zagłębiem Sosnowiec. Wtedy Krakowia jakoś weszła znowu do ligi i był rok 85-86, bo ja wtedy trafiłem do Krakowa, do liceum. I to był ten mecz, słońce, piękna pogoda, z rzutu rożnego dośrodkowywał Cezary Tobolik, a dwie bramki strzelił jakiś Błachno z tej Krakowi. I Krakowia wygrała ten pierwszy inauguracyjny swój mecz z Zagłębiem Sosnowiec 2-1. I to jest moje pierwsze wspomnienie stadionowe. Potem jeszcze mam jedno wspomnienie ze stadionu Krakowi, gdzie Krakowia z Wisłą gra w pucharze. I pada rzęsisty deszcz. Mecz jest jakiś nieprawdopodobny. Ale pamiętam go dlatego, że zamokły nam te papierosy, które ze sobą przynieśliśmy. Nie było wtedy, żeby taniej dostać, czy też nie kupować na kartki, to się kupowało na takie sztuki w woreczkach nylonowych i się je cięło. I nam zamokły, bo padało. A na Wisłę trafiam jakiś czas później, za czasów jeszcze Andrzeja Iwana. I takim meczem legendarnym, mitologicznym dla mnie jest 4-3 z Legią bodajże.
4-3 z Legią. I to oglądam z 10 sektora, czyli tego od strony Parku Jordana. Znowu licealne czasy i licealne towarzystwo jakieś. Ja nie mam prawa tego pamiętać, jako że jestem rocznik 9-4, ale jak przez mgłę pamiętam wczesne lata 2000. Tak, naprawdę. Ty rzeczywiście, bo ty, przepraszam, ty miałeś w związku z tym 8 lat, jak biliśmy Szalkę. Tak. To dla ciebie Szalkę to jest tak jak dla mnie Wembley, bo ja w 73 miałem 7 lat i pamiętam mecz na Wembley. Wiesz co, ja w 96 dziadek i mama mnie zabrali na Wisłę, to moja pierwsza wizyta. A to ciekawa konfederacja, dziadek, mama? Tak. Super. No, dziadek... Tak, po mieszczańsku bardzo, tak. Tak, tak, tak. No, mój dziadek był dziennikarzem, działaczem piłkarskim, więc to było naturalne środowisko dla naszej rodziny. A co tam mama robiła? No, mama swoją pociechę zaprowadziła. Dobra. Aha, tylko cię zaprowadzała, tak? Czyli ona jest tak jak Patrycja ze Staszkiem na stadionie i ze mną, że Raczej dziadek wziął mnie pod skrzydła prowadził po stadionach. Dobra. Więc to jest 96 rok, ale powiedzmy takie świadome kibicowanie, no to lata 2000. I wtedy, jak przez mgłę, pamiętam, że polską ligę transmitował TVN. Przez chwilę nawet Wisła miała na koszulkach... Zgadza się, panie redaktorze. Taki patch TVN-u. Tak, zgadza się. Zastanawiam się, ty już byłeś chyba wtedy w TVN-ie. Byłem. Czy jakoś zawodowo pracowałeś przy meczach Wisły? I tak i nie. Ale byłem w TVN-ie, a nawet w Warszawie, a nawet już miałem stanowisko rzecznik prasowy TVN-u. Tuż po Big Brotherze mnie przed Big Brotherem mnie zatrudniono, czyli 2001. Wisła przez chwilę wcześniej, albo w tym czasie równolegle, miała prawa do transmisji meczów domowych Wisły. Tak to było jakoś skonstruowane. I ligowych. Czyli nie cała liga. I pucharowych. Nie. Tylko Wisła i tylko mecze w Krakowie. Mhm. Tak wtedy były. Rozszczepione były te prawa. Zresztą Mariusz Walter zawsze próbował robić coś z piłką. Czy to w telewizji, czy poza telewizją, jak dobrze wiemy, ówczesny właściciel. Więc nie udało się z Zawiszą bodajże, udało się z Wisłą. No i jakieś prawa TVN nabył. I rzeczywiście Wisła była w TVN-ie. No tak, tych naszywek to ja nie pamiętam, ale w 2005 roku Wisła Kraków grała w eliminację do Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Tak. I też prawa do meczu w Krakowie miał TVN. Mhm. I ja wtedy dostąpiłem zaszczytu i przyjemności prowadzenia studia z tego spotkania. No nie? W ten piękny wieczór sierpniowy w Krakowie. Studia, wcześniej treningu, obserwowania treningu Realu Madryt, który przyjechał. Rozmawiałem wtedy z Emilio Butragenio, który był dyrektorem sportowym. Plus ten Real Madryt, jak przyjechał do Krakowa, to było wydarzenie. Tak? Pamiętam, w Sheratonie przy Wawelu stacjonowali. Ostatnie piętro, tak. I ruch wstrzymany, eskorta policyjna Real w Krakowie. A my na meczu wcześniej Real pokonamy. No dobra. Okej, tak się śpiewa. Jak się jest kibicem na stadionie. No i to było dla mnie duże przeżycie telewizyjne. Duża przyjemność. I duża oglądalność. To jeden z moich lepszych wyników w historii, bo ten mecz bodajże trzeba by sprawdzić znowu, drogi przyjacielu redaktorze, ale tam 17,5% oglądalności. W liczbach rzeczywistych to mogło być parę milionów ludzi. No i Wisła przegrała ten mecz 0-2. Przypominam, że Real był wtedy Dream Teamem. Wisła już trochę mniej, ale również, bo tam w Realu grali i Zidane, i Beckham, i Figo, i Ronaldo. I Carlos. Carlos. I Ronaldo. Ronaldo grał, też. Grał. W każdym razie pamiętam, że też w przerwie robiłem, wywiad, w przerwie czy po meczu, zdaje się, po meczu, z Luisem Figo, Figo. I po prostu stał przede mną gladiator, wiesz, taki parujący koszulka pod
i zmęczenie, ale gladiator w czarnej koszulce Realu Madryt, no, było to duże przeżycie. Zresztą Real wygrał, no, jakby to powiedzieć, tak wiesz, no, tak po prostu, bez nie mówię lekko, łatwo, ale bez wątpliwości, dokładnie, mimo że dwie tak. bramki padły pod koniec. I chodzi mi o to, że to jest takie wspomnienie, jak widzisz, wiesz, też telewizyjne, super sprawa, super mecz, super wydarzenie, stary stadion Wisły, więc wiesz, kombinowaliśmy jakiś telebim, pamiętam, żeby wywiesić w rogu, żeby tam było, to nie były takie czasy jak dziś, i kombinowaliśmy też jakąś reklamę TVN-u. A potem, no, też pamiętam rewanż w Madrycie 2 tygodnie później. I bramka Gorawskiego. Tak jest. No, na 1-3. Tak. Tak, ale pamiętam ten, bo wybrałem się do Madrytu, jako że w jakiś sposób dostałem się do samolotu, który leciał do Madrytu. Piłkarze, drużyna i goście. Tak? Więc to było super. Nie był to taki wesoły samolot jak Cezarego Kuleszy z Mołdawii. No nie był. Który wracał. No nie był, ale wiesz, no, ceniliśmy to, że jedziemy do Madrytu. Byliśmy kopciuszkiem, wiedzieliśmy, że nie mamy szans, ale Bernabeu.pl, Santiago Bernabeu, stadion, fajne miejsca, świetna atmosfera. No to też było spore wydarzenie, naprawdę. No. No ja na Santiago Bernabeu nie byłem, ale wybrałem się na mecz do Barcelony. 2008 bodajże, 4-0. Okej, dobra. No ale wizyta z Wisłą na Camp Nou zaliczona. Myślę, że no, w najbliższym czasie okazji do takich wyjazdów nie będzie. Ja też jeszcze jeden mam wyjazd z dobrych czasów do Brukseli. Pojechaliśmy na rewanż z Anderlechtem. Znowu eliminację Ligi Mistrzów, czyli sierpień, wakacje, jedziemy. 1-1 w Krakowie? No, bez, no nieważne. Bruksela, Anderlecht mecz. I tam mieliśmy do odebrania akredytację w budynku przy stadionie. Tam Golański, Bohatkiewicz, Sołtysik. A taki starszy pan, który tam... Sołtysik? Był kiedyś taki słynny piłkarz Górnika Zabrze w Polsce. Ja mówię, nie, to Sołtysik, ja Sołtysik. A, no. Bardzo mi było miło. Tak, to były czasy, no, początku tej wielkiej Wisły Kasperczaka i Bogusława Cupiała. Ty miałeś okazję może poznać prezesa Bogusława? Cupiała? Nie miałem. Porozmawiać? Nie miałem. Raz tylko na tym wyjeździe w Paryżu, gdzieś on w otoczeniu swoich ludzi, bo jakoś nie bratał się z tymi, którzy byli gośćmi wyjazdu, tylko skinąłem dzień dobry, jakoś tak, ale rozmawiać, uścisnąć dłonie nie miałem okazji, natomiast... Cupiał. Ile razy rozmawialiśmy o Cupiale. Co zrobi Cupiał, co zrobił, czego nie zrobił Cupiał. I tak dalej. Więc mam wrażenie, że znam człowieka, a w ogóle nie znam. Nie wiem, co robi dzisiaj. Wiem tylko, że telefonika, kabel nadal jest kabel w Krakowie i nadal przy Wielickiej, prawda? Tak. Te zakłady. Ale firmą zarządza chyba teraz córka. Aha, no widzisz, no właśnie. Ale to by było... A Henryk Kasperczak, no tak, zamieniłem słowo właśnie z panem Henrykiem parę razy. Bardzo lubiłem jego francuski akcent. On dobrze mówił. Konsekwencja. Zareagowaliśmy dobrze. Z przodu i z tyłu była dobra redakcja. Albo mają se tutaj piłkarzyków w tym Madrycie, panie redaktorze, co? Tak. Ja w tym, no właśnie. Piękne wspomnienia, mecze z Realem i z Barceloną. Teraz drżymy przed meczami z drużynami pokroju Puszcza Niepołomica czy Chrobry Głogów. Tak, Puszcza już jest wyżej niż my, tak, ale Chrobry Głogów jest niżej niż my, a my drżymy przed Polonią Warszawa. Tak. Czy przed Podbeskidziem i Termaliką. Ciecza. Piłkę klubową i tą wiślacką już omówiliśmy, dlatego chcę zapytać o piłkę reprezentacyjną. Czy też ją śledzisz na tyle, co tą rzeczywistość ligową? No kurde, śledzę. No mimo, że w 2002 w Korei na Mistrzostwach Świata obraziłem się śmiertelnie na reprezentację. I powiedziałem to publicznie po pijaku, tuż po meczu z Koreą. No, to nie. Wielokrotnie. Tu na ulicy w Warszawie to słyszano podobno. Mhm. Potem się załamałem, potem płakałem, potem miałem kaca. No ale no, cóż poradzę. No jestem kibicem reprezentacji, tak jak my wszyscy, i śledzę. No. Oby probierz był dobrym probierzem. No. Tego, co się wydarzy, jeśli nie teraz, to za chwilę. No. A osoba zarządzająca związkiem, Cezary Kulesza, dźwignął temat? Totalnie nie.
jak się okazuje, trzeba być też sprawcą medialnym, sprawnym medialnie człowiekiem, będąc na stanowisku prezesa. A Cezary Kulesza tej umiejętności po prostu nie posiada. Ani jako osoba, osobowość, ani jako talent biznesowy, ani jako znawca futbolu. No bo w mediach prezentuje się co najmniej źle albo słabo. Za każdym razem, kiedy go oglądam, widać, że sprawia mu to trudność występowanie, komunikowanie przed kamerą i że prezes się męczy. Organizacyjnie, nie wiem, trudno mi powiedzieć, nie jestem w strukturach, ani nigdy nie byłem blisko. Znaczy pół biedy, jeśli to by były tylko problemy komunikacyjne, bo zawsze można kompetentnymi ludźmi się otoczyć i wypuszczać komunikaty w świat, ale jednak generuje czy on, czy jego otoczenie afery, które później trzeba, tak, a z drugiej strony, tłumaczyć. Tak, a z drugiej strony też, jeśli chodzi o PZPN reprezentację, no to sytuacja medialna i środowiskowa jest taka, że dzisiaj mnóstwo mediów, mnóstwo ludzi mówi o PZPN-ie i reprezentacji, mnóstwo mediów, mnóstwo portali, a nie tylko jutrzejsze gazety piszą, prawda? Czy dzisiejsza jakaś transmisja telewizyjna. Dzisiaj mamy portale Twitter, Instagram. Tak, i jak tylko reprezentacja zagra, to w następnego dnia albo tuż po meczu możesz obejrzeć cztery rzeczy w internecie, gdzie w każdym programie siedzi czterech ekspertów i przez cztery godziny rozmawiają o tym, rozkładają to na czynniki pierwsze i są to ludzie kompetentni i zaangażowani. Więc to jest no ciężkie otoczenie medialne dla kogoś takiego jak prezes PZPN-u. Mówi się, że to jest jedna z ważniejszych funkcji w państwie, jeśli nie czwarta, to piąta albo szósta, prawda? Więc wyobrażam sobie, jaki to jest ostrzał artyleryjski. Tak. Trzymamy kciuki mimo wszystko za reprezentację i liczymy na te już matematyczne, iluzoryczne szanse na dostanie się na euro, ale zamykamy temat piłki, bo są też inne dziedziny życia równie ważne dla ciebie. Jest to kino. No tak. Więc chcę zapytać, czy Zieloną Granicę oglądałeś? Oczywiście. Z wypiekami na twarzy. Jakie wrażenia? Porażające, bardzo mocne kino, bezkompromisowe, prawdziwe, naturalistyczne i realistyczne oraz publicystyczne, tak? Czyli i to są te przymiotniki. Natomiast to jest opowieść, która ma coś uzmysłowić, ma zadać pytania i Agnieszka Holland zawsze takie filmy robiła. Ja nie wiem, o co ten cały raban, dlaczego tyle pretensji od tych, co już byli, a ich nie będzie, mam nadzieję, w sprawie tego, co Agnieszka Holland zrobiła i jaka jest jej antypaństwowa, antypolska postawa. Sam, gdybym zobaczył na korytarzu albo tu się mijał gdzieś z Zbigniewem Ziobro, to bym do niego podszedł po to, żeby mu nie podać ręki. Bo to jest to, co mógłbym zrobić w sprawie jego ohydnych komentarzy dotyczących samej osoby pani Agnieszki Holland, nie tego filmu, nie jej filmów. Nie chcę powiedzieć, że z drugiej strony Zielona Granica to tylko film, ale to jest film. Które jest pewną wypowiedzią zaangażowaną i publicystyczną, nie jest kinem rozrywkowym, tylko takim społecznie zaangażowanym, ale akcenty są wyważone i nawet jeżeli zdarzyło się jakieś przekroczenie, no to takich środków, drodzy państwo, panowie z rządu i okolic, no, kino takich środków używa. Skrótu, metafory, zdjęcia, ciszy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, jest tam kilka momentów, nie tylko tych kontrowersyjnych, związanych z obecnością Straży Miejskiej i munduru, ale też jeśli chodzi o losy bohaterów, czy też tych uchodźców, czy też tych pomagających Polaków, które ściskają za gardło po prostu. Prezydent Duda, nie widząc tego filmu, jak przyznał, powiedział, że tylko świnie siedzą w kinie. Tak. Ty obserwujesz to życie społeczne, publiczne, polityczne, ale także to kinematograficzne towarzyskie i kulturalne, kilkudziesięciu lat. Przypominasz sobie kiedykolwiek reakcję obozu władzy aż taką dotyczącą filmu? Przypominam sobie oburzenie, jak pojawiły się psy pierwsze Pasikowskiego, tak? I obrazoburcza scena niesienia na drzwiach pijanego ubeka i śpiewanie Janek Wiśniewski padł. Oburzenie było ogromne, nie rządowe, ale społeczne. Kontrowersja, ale no wszyscy wiedzieliśmy, co poeta miał na myśli, prawda? Nikt nie
wyciągał do tablicy i za uszy reżysera, tylko ta scena coś nam mówiła. Natomiast takiego oburzenia rządowego, żeby rząd na film polski się oburzył, nie pamiętam. To zresztą pokazywało słabość tamtej władzy czy formacji, co się potwierdziło chwilę później, 15 października. Bo jeżeli władza nęka film i jego twórców, to znaczy, że jest słaba, prawda? Jeżeli atakuje w sposób agresywny, słowny, ale agresywny, no to banalnym odkryciem jest to, że agresor jest słabeuszem, prawda? To jego słabości powodują, że bije i atakuje. No więc tak to było z tą zieloną granicą. A według ciebie reżyser, decydując się na publikację filmu, powinien zważać na timing premiery? Oczywiście. I brać pod uwagę kalendarz wyborczy? Bo pojawiły się oskarżenia, że to było paliwo polityczne dla PiSu przed wyborami. No tak się złożyło, taki był kalendarz. Można domniemywać, że tak było, że to był fragment większej czy to całości, jakiś ogólnonarodowy oddolny zamach. Ale nie, jeśli chodzi o termin wyborów, był ustalony przez prezydenta, a termin premiery przez dystrybutora. Jak film Agnieszki Holland nie został zakwalifikowany do gdyńskiego festiwalu, to dystrybutor musiał zadbać o to, żeby ten film był pokazany w odpowiednim czasie, czyli przed tym, jak w kinach pojawią się hurtowo jeden za drugim filmy gdyńskie, które mają swoją promocję, swój czas i swoje nagłośnienie. A z drugiej strony chyba chodziło też, że Agnieszka Holland chciała wystartować w szranki o nominację oscarową, której nie dostała w ostateczności, ale to się z tym wiązało bardziej niż z tematem wyborczym. Mhm. Natomiast nadal, gdybyśmy dzisiaj oglądali film Agnieszki Holland, to byłby on takim samym filmem i dotyczył tych samych spraw, nadal nierozwiązanych czy nierozwiązywalnych. No ja nie wiem, nie znam się, ale wiem jedno, no, trzeba te sprawy starać się rozwiązywać, zanim ci emigranci wsiądą do samolotów i dotrą do Białorusi, a nie tutaj u naszych granic. To teraz o aktorkę chciałbym cię spytać, o nazwisku Natalia Janoszek. Śledzisz jej karierę? Ach, ten Bollywood. No tak, śledzę, bo przeglądam portale. Ale gdzieś zniknęła ostatnio, prawda? Natomiast... Na Instagramie się pręży. Tak? Prezentuje to, co do tej pory jakby nic się nie stało. Aha. Kurde. Czyli Stanowski nie dał rady. Tak. Ja cię kręcę. No cóż, odporność, beton i gruba skóra to są ważne zagadnienia w tej branży, jeśli chce się funkcjonować tak jak Natalia Janoszek. No natomiast ja spotkałem Natalię Janoszek, raz padła do studia Dzień Dobry TVN. Nie pamiętam tematu rozmowy, ale no wiesz, była jako Natalia Janoszek aktorka. Tak. Chyba, a może modelka. A może rozmawialiśmy o zagadnieniach... Influencerka. A może rozmawialiśmy o zagadnieniach dotyczących udziałów w konkursach Miss Piękności. Tak czy nie? No, podmiotowość, przedmiotowość. Może to była taka dyskusja, ale też Natalia Janoszek była u mnie w programie w TVN Fabuła z 8 lat temu. I to było na temat Bollywoodu. Potraktowaliśmy ją poważnie. Była jeszcze z kimś, rozmawialiśmy o fenomenie kina bollywoodzkiego, nie zagłębiając się w szczegóły i nie drążąc. Tym niemniej jednak no, potraktowaliśmy ją jako osobę, która poważnie liznęła tego Bollywoodu, mimo że te zasługi były minimalne, czy też osiągnięcia. Pytam o to, bo tak jak powiedziałeś, no, pojawił się ten fragment rozmowy między innymi twojej w filmie Krzysztofa Stanowskiego z panią Janoszek. Według ciebie ten case o nazwie Janoszek to jest trochę wyrzut sumienia całego środowiska dziennikarskiego, show biznesowego, że ta pani nie została wzięta pod lupę odpowiednio? Czy ja wiem? Wyrzut sumienia... To chyba za mocne słowa. To jest tylko show biznes jednak. Natomiast rzeczywiście takie są czasy, że takie osoby mogą się pojawiać i dobrze funkcjonować w jakiś sposób. Ale jak wiadomo, no to jest funkcjonowanie od do. Kiedyś jest
jest tego początek w jakiś sposób, potem pojawia się jakiś sposób, a potem następuje koniec w taki czy inny sposób. No natomiast dzisiaj my bardzo robimy dużo rozmów, dużo wywiadów, dużo aktywności mamy ty, ja, chcąc obsłużyć media swoje, własne, inne, chcąc zarobić na chleb, na masło i na szynkę, prawda? Więc czasami bywamy ofiarami pośpiechu, po prostu. To prawda. No ja też się biję w pierś, bo też rozmawiałem z Natalią Januszek. Ale dlaczego się bijesz w pierś? Bo co? Bo byłem na festiwalu w Cannes rok temu. Aha. Szukałem rozmówców spacerując dookoła kasyna. I usłyszałem grupę Polek ładnie ubranych, a że szukałem jakichś dźwięków do radia. Tak. No to stwierdziłem, nagram panie z Polski, ale byłem przekonany, że to polskie turystki. A później z rozmowy, jak się okazało, z panią Janoszek, przedstawiła mi się jako aktorka, która tutaj została zaproszona, więc też ją nagrałem w duchu, że rozmawiam z aktorką, więc... Słuchaj, są różne aktorki, jak wiesz, i różne aktorstwa. No nie wiem, jak byłeś w Cannes, to zdarzyło ci się trafić na festiwal filmów pornograficznych Gorąca Palma? Nie. Nie wiem, czy to się odbywa, ale ja w latach 90. trafiłem tam. W któregoś dnia w trakcie festiwalu obok 20 kilometrów w lewo albo w prawo na Lazowym Brzegu hot palm, gorąca palma. Nagroda amerykańskiego przemysłu, czy europejskiego przemysłu pornograficznego i tam jest mnóstwo aktorek pornograficznych, które się prezentują, które z tobą rozmawiają, które pozują ładnie do kamery. No naprawdę jest otwarta konferencja prasowa i wręczenie tych nagród. Jest też kilku aktorów oczywiście tego kina porno. No, ja tam byłem obserwatorem, ale też szukałem dźwięków i rozmówców i w ogóle nie wiedziałem, o co pytać. Ale pamiętam jeden z aktorów, dziennikarz, poważnie rozmawiałem z nim, dziennikarz, a jak ze spermą, jak to robisz, że masz tyle zawsze i w gotowości? Well, you know, to jest kwestia o predyspozycji, a także ćwiczeń. A wspomaganie? Wspomaganie też. No tego konkursu, festiwalu nie... Polecam, młody przyjacielu. Muszę się wybrać. Zaproponuję tutaj w redakcji. Jeśli jeszcze istnieje. Nie, no to przy okazji Cannes. Mówię, że to się odbywa równolegle. I te aktorki później, dzień później, czy no, można też spotkać na Croisette, wiesz, chodzące ładnie ubrane i robiące wrażenie, prezentuje swoje walory. Dobrze, ale skończmy temat filmów pornograficznych, a jeszcze cię dopytam. Za 10:12 muszę lecieć. Tak, sekundkę, już dwie ostatnie kwestie, ale ogólnie film Stanowskiego według ciebie obalił pewien mit? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Dobra, doskonała, znakomita, rzetelna, dziennikarska, współczesna robota. Absolutnie. Łącznie z tą prowokacją i z przebraniem. No okej, dobra. Dobra robota, no. Jestem pod wrażeniem. Ostatni wątek. Dziennikarstwo śledcze w showbiznesie, tak? Tak. W showbiznie. Może być, no. Jako, że teraz jest to dosyć popularny, modny temat też ze względu na wybory i wszystko na to wskazuje zmianę polityczną, jaka za kilka tygodni się wydarzy w kraju. Media publiczne. Chcę cię zapytać jako doświadczonego dziennikarza, jakie zmienić ich oblicze w najbliższych krokach. No i jakbyś skomentował to, co tam się działo, dzieje od 8 lat. Czyli najpierw jak je zmienić, nie wiem. Nie znam się. Pracuję tylko 33 lata w mediach, ale komercyjnych, a nie publicznych. Nie znam specyfiki pracy, organizacji pracy w mediach publicznych. Ale to, co się działo, jest karygodne i no jakby jest poniżej wszelkiej krytyki i ja też nie wiedziałem, że dożyjemy takich czasów, że propagandyści, funkcjonariusze, partia będzie znowu wydawać wiadomości o 19:30, tak jak to było w dzienniku telewizyjnym, no bo przecież na tym to polegało.
I że to uderzenie będzie takie długie, takie dywanowe, wiesz, na tyle im siły wystarczy, paliwa. I Tusk 1500 razy, Für Deutschland 1800 razy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No dobra, powiedziałem, że się nie znam, ale oglądałem. W wiadomościach zawsze o 19.50 czy 47 był materiał o Tusku lub opozycji, o tym, jak on... Robaki. Tak, i to było 5 solidnych minut, nawet nie propagandy, tylko już czystej nienawiści i podsycanie nienawiści. Myślę, że to jest ważne, istotne, i to jest żółta i czerwona kartka dla całej ekipy. Cała ekipa to znaczy co? No TVP Info, oczywiście. Tak, jestem za zmianą nazwy i tak, jestem za tym, żeby telewizja publiczna miała swój kanał informacyjny, bo jest to potrzebne Polsce, nawet w polityce międzynarodowej i polskiej racji stanu jako takiej. Ale musi się zmienić nazwa i każda z głów, które tam się pojawiała, muszą zniknąć, tak jak ci ze stanu wojennego po prostu. Bo wiadomo, którzy byli mundurowymi, tak to ustalmy, więc po pierwsze. Po drugie, wszystko zależy od decyzji rządowych. Jeżeli będziemy mieć premiera i ministra kultury, to potem się okaże, że poznamy kogoś, kto jest kandydatem na prezesa telewizji. Chociaż to nie takie łatwe, bo jest Rada Mediów Narodowych. Tak jest, okej, procedury. Jasne, jasne, absolutnie. Natomiast Janusz Daszczyński? Proszę bardzo. Edward Niszczak? O, bardzo interesująca propozycja, ale on na razie pracuje u Solorze. Andrzej Sołtysik? Andrzej Sołtysik jako prezes? Nie, na pewno nie. Brak mi, wiesz, wyższego wykształcenia, stopnia magistra. Musiałbym szybko robić jakieś studia. Wiesz, na jakiejś uczelni. No to masz podobno jeszcze parę miesięcy. Tak. Ale na prezesa nie. Ale chętnie bym podjął rękawice, wyzwanie, jako że teraz jestem już pożegnany z TVN-em. TVN zrezygnował z moich usług i nie miał dla mnie propozycji. A chętnie bym podjął taką rękawicę i znalazł jakieś zatrudnienie w telewizji, a w mediach publicznych tym bardziej w jakiejś skromnej redakcji kulturalnej. Należy potraktować to jako przedstawienie CV Andrzeja Sołtysika. Może ktoś obejrzy. Tak, dobra, może być. Mam już parę pomysłów takich klasycznych i nie tylko, ale takich, które nigdy nie znalazły miejsca ani szansy na realizację w telewizji komercyjnej. A w telewizji publicznej, państwowej naszej byłyby potrzebne i myślę, że spełniałyby funkcję edukacyjną, misyjną. Jak zwał, tak zwał. Wątkiem misyjno-telewizyjnym kończymy. Zaczęlibyśmy na przykład, słuchaj, wyobraź sobie, najważniejsze, najlepsze polskie filmy. Pierwsza jedenastka. A? Zrobilibyśmy to? Film i polityka, polityka i futbol, film. Film i polityka. Prawda? Futbol, film. Czyli bierzesz mnie do redakcji. Tego nie wiem, ale wyobraź sobie, pierwsza jedenastka polskiego kina, najlepsze. Mhm. Masz jakąś? Kto jest numer jeden? Albo kogo byś tam, jaki byś tam film znalazł? Jaki film by się znalazł? Pierwsza jedenastka? No, dawaj. Nie, ja jestem słaby. Dobra. Popiół i diament, numer jeden. Mhm. Rękopis znaleziony w Saragosie, numer dwa. Killer, numer trzy. Dług, numer cztery. Killer, tak wysoko? Oczywiście. No nie wysoko, w jedenastce. Nie wiem, na jakiej pozycji. Są jeszcze rezerwowi. Wiesz, Ziemia Obiecana, tak? Człowiek z marmuru. To nie jest trudne. Czyli jest już biznesplan. Ale zaczynamy od popiół i diament. Dobrze. Tym wątkiem kończymy. Dziękuję ci bardzo. Polska. Gościem podcastu był dziennikarz telewizyjny, radiowy Andrzej Sołtysik. Dziękuję bardzo, było miło. To był Futbol i Polityka w Radio Z. Słuchaj też na player radioz.pl i oglądaj na YouTubie.